Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Przyjechaliśmy dzisiaj do Tomasza Rumińskiego, do miejscowości Ciechocin. To jest tutaj zaraz przy Toruniu, oddział 0326 Toruń. Bardzo wielu hodowców tu lata i też nam jest miło tutaj też kolegów poinformować, że i również w tym roku po lotach gołębi dorosłych kolega Tomasz ma bardzo dobry wynik. Jest to wynik koeficjent w kategorii A, 17, ileś tam, tak? Nie pamiętam. Dokładnie, no ale tak dokładnie nie pamiętamy, nie pamięta Tomek, przepraszam, ale są to, że tak powiem, bardzo, bardzo dobre takie widzimy wyniki. To już jest czwarty rok z rzędu, tak, kiedy takie w tej kategorii masz czołowe wyniki. No i w innych kategoriach dosyć dobre są, bo liter mistrzostwa mam chyba około 115 będę miał, w D kategorii tam 200 pary, w maratonie 43 chyba, to też jestem, myślę, dobry wynik. No więc dobrze leciały te gołębie, bo było większość lotów bezwietrznych, podwiat. Gorzej mam, jak jest z wiatrem. Nie? No dzisiaj mamy właśnie, bo tutaj tak rano, jak kiedy przyjechałem, bo robiliśmy tutaj zdjęcia gołębiom na sprzedaż, to nie wiało tak mocno. Ale teraz zaczęło nam tutaj tak bardziej wiać, widzimy te brzozy tam właśnie, już są ten, że tak powiem, zawiewane. No chmur też nie mamy tutaj aż tak za dużo, takich wielkich. No, zobaczymy jak to będzie. Pogoda jest akurat, warunki powiedzmy można powiedzieć sprzyjające. One były dzisiaj, te gołębie, to jest u Was już trzeci lot w oddziale. One były wypuszczone o godzinie 7.20, też z Połczyna Zdroju, tak jak samo jak tutaj my mamy na Kosakowie, co obserwujemy. Też tutaj lot, tam już się 4 gołębie czy 5 pojawiło. Natomiast tutaj jeszcze chwilowo nie mamy, aczkolwiek tu jest dużo, znaczy dużo nie, to jest 200 kilka kilometrów. 200 kilka, tak. I czekamy na 84... 82. Dwie sztuki gołębi, to są gołębie w dwóch drużynach, tak, jedna jest twoja, Janusza, taty, tak. Tak, i te gołębie tutaj one do tej pory w oddziale zajmują pierwsze i drugie miejsce, prowadzą. Dobrze. To tak jak na przykład ostatnio mieliście gołębie, to ile konkursów miałeś, na ile gołębi zakoszowanych? 81 zakoszowanych, 71 w konkursie. To prawie 90% robię drużyny. No to zobaczmy, to są wyniki naprawdę bardzo duże. Koledzy, którzy depczą ci po piętach, też mają takie wyniki, czy dużo gorsze, czy lepsze, czy tak minimalnie przegrywają? Powyżej 50% są, ja też. Czyli takie te 90, 80% to tylko ty masz takie? Tak, tak, procentowo tylko ja ty. Tutaj z uwagi na to, że ty już lotujesz tutaj, tak jak powiedziałeś, też w czołówce 4 lata z rzędu, powiedzmy, masz takie bardzo dobre wyniki. Te same gołębie dorosłe się sprawdzały z tych samych linii, które masz do tej pory, czy coś nie, nowego coś wystrzeliło? Tak, ewentualnie jakieś tam krzyżówki nowe na siebie, czy na jakieś gołębie, ale ogólnie podstawa to te same gołębie. Te same co te, czyli przypomnijmy, to są gołębie wywodzące się od Rolanda Fabera. To no, jest z rodziny Faber właśnie. Tak. One wcześniej były Faber-Maczyński, DV0127, a tak te podstawowe rozpłodowe to też DV0901, tam już jest sam Roland i Denis Faber. Dobrze. 82 sztuki w powietrzu, godzina 10 chyba już jest 30, minutami. Co? Nie, 10. Ile? 10? 4. 4. To już pomału tak no możemy tak zobaczyć. Nie, no tak 10-15 minut. Dobrze. Tutaj masz ten przywoływacz, tak jeszcze popatrzmy co tutaj. No to dość do tego. Dobrze, i będziemy tutaj czekać. Te gołębie jakoś specjalnie przygotowywałeś, jakieś zmieniłeś jakieś od zeszłych lat metody prowadzenia? Nie, nie zmieniam. Stwierdziłem, dopóki będą wyniki, to nie będę zmieniał. No, a jak Tomek dokładnie prowadzi, to mamy też taki film dość długi, nagrany, chyba prawie godzinę on ma. Tomasz nam tam dokładnie wszystko tłumaczy, także osoby zainteresowane skorzystaniem z porad takich młodego hodowcy z sukcesami, to zachęcamy do oglądnięcia tam na stronie. Bo naprawdę dużo można się tam dowiedzieć, jeśli ktoś zaczyna szczególnie, to... I tam właśnie po co takiego mentora można sobie znaleźć, po co tam gdzieś samemu dochodzić po czasie i wtedy po 20 latach powiedzieć, kurwa, mogłem za przeproszeniem. Szybciej idzie dojść wtedy. Dokładnie, do oczywiście. No. Z którego kierunku się spodziewamy? No raczej tu gdzieś. Tutaj za tego samochodu. No. Aha, jeszcze zobaczmy, ostatnio kiedy u Tomka byliśmy, ten gołębnik był budowany, teraz już mamy go... Ku wykończeniu. No właśnie tak patrzę, że schody, takie bardzo ciekawe rozwiązanie masz. Nowoczesne. To jest takie nowoczesne, że też, żeby ktoś i obce osoby nie wchodziły, co ewentualnie się ktoś połamał, nieproszony. Dobrze, ale tutaj w każdym razie my czekamy gołębie, które mają wejść tutaj z lewej strony, gdzie patrzę teraz, i drugi wlot z prawej strony. Tak. Ostatnio chyba było inaczej, chyba tylko tu były, nie? Tak, lody. Bo teraz są te dwie drużyny zapodzieliły. A właśnie, to jest jedna drużyna, to jest druga. Nie? Dobra, no będziemy patrzeć, ile tych gołębi tutaj zaraz powinny przylecieć, ile ich tutaj będzie. Pierwszą grupę z kierunku przyszły prawie, nie? Ile Tomek, to z kierunku były, nie? Z 15 gołębi jest gdzieś. Ale widzę tutaj do Janusza przyszły, tak? I tobie też już siadły. Widzę, mają pomalowane wszystkie skrzydła. A to obcy był? Aha. Tutaj też chyba obcy. Tamten. Raczej chyba. Tak. To tutaj dzieje. 13-15 gołębi jest coś takiego, nie? My tu
tu na bieżąco obserwowaliśmy w Kosakowie, też mieliśmy już parę gołębi, tam więcej, chyba z 10 już jest. Źle nam się tak ogląda, bo musimy i tu patrzeć i tu, ale to jest właśnie, to chodzi. Kurde, sprawdzę, bo 10 odbiło, jest. No coś się, coś. O, jeszcze jeden siada. Ale ten chyba nie ma obrączki, co Janusz, ten twój? Nie, bo ten coś kurde tutaj wypatrywa. Ty wypatrywałeś z tej strony, od pierwszy. Z kierunku przyszły, którego pokaż? Czyli z tego, co się spodziewaliśmy. O, tam. Stado z tego kierunku nadeszło. No, tutaj mamy jednego wypatrującego właśnie. O, i tak emocje? Sobie, emocje jak diabli. To jeszcze na dwa, bo jeszcze tam obserwuję te swoje w Kosakowie, co mamy z Maćkiem. I tutaj w Ciechocinie. O. Zaraz Tomek sprawdzi, czy tam wszystko dobrze odpło, bo chyba troszeczkę więcej. No zobaczymy, bo tam odeszło parę. Tomek jest w środku, on tam sprawdza. Przeliczy i będziemy wiedzieć, czy się wszystko poprawnie odbiło, bo szkoda by było, żeby się nie poodbijały. I co? 11 i 11 jest chyba, nie? Tak. Bo tam właśnie parę odeszło tutaj z tych, co grupa przyleciała. O. Cały oddział, ile gołębi wkłada na ten lot? Około 5000. Czyli tak. Ciągle dużo. Czyli koeficjenty przy takich ilościach będą dobre? Dobrze. To czekamy na następne. Następna grupa gdzieś tutaj nadlatuje. Janusz tam wypatrzył, tata Tomka. No tam jest, nie, to gdzie są? A jest, idzie, widzieli nad polem. O, to jest 2, 4, 6, 7 sztuk. O, tam 8, 9 bokiem. Ty, ale do tatusia lepiej, to Janusia lepiej wchodzą. Więc, a tamta jest strona, to twoja, aha, ja myślałem, że odwrotnie. Patrz, zobacz. O. 7 przyleciało chyba, nie? To powinno być chyba z 18, tak? Jest 18. No, to się zgadza. No, tu dwa bokiem leciały, ale one poszły gdzieś tam dalej. Tu jak kolega nam Janusz wypatrzy, to my wiemy, już wiemy, kiedy kamerę włączyć, także mam nadzieję, że nic nie minie nam tutaj na razie. Kolejne stado. 2, 4, 6, 7 sztuk. Chyba 6 może. 6, bo tam jeden obniżył, 2, 4, 6, tak? Tu? Nie, 7, raz. 5, nie, 6, dobra. O. I tam do nich dołączył jakiś, ale to jest chyba nie twój. To twój jest, myślisz? Nie. To jest ten, co tu lata, tak? Od 6 on się dołączył, on tak tu chodzi gdzieś, się zabrał z kimś. To 20 powinieneś mieć 5, tak? Teraz chyba jeden siadł. Jeszcze jeden? O, tu patrz, tu ci siadł biały. O, to nie mój. To nie twój, no. O, tu jest, o, i drugi też idzie za nim zaraz. To też nie mój, ten to piszczek jak. Ale taki ledwo co, kurde, nie? Ten. No, ten to się zabra. Widać, że zmęczony. On nie ma chyba tipesa nawet, nie, co? Nie, on ma bez obrączki. Bez obrączkę ma. Ale ten z góry. Aha, ten... To jest bez tipesa, no, a u góry też jest bez tipesa. U góry jest bez obrączki nawet, no. Halo? Także 20 kilka sztuk już jest tam. No, 26, 7. Sobie będziemy cały czas nie, patrzeć. Nie, z podgórza dzwoni, że tam miały lewandowskie. Ale ciężko, porozrywane. Staram się pokryć. Siódma, 20 były wypuszczone. Jest, o. I fajnie z kierunku lecą. Czyli miały pod wiatr mocno chyba. 11 się było. Dwa odejdą. A tamte też moje, czy nie? Dobra, to się dzwonimy, no na razie. Idzie grupa cała. Gdzie? Tu idą. Tu, duża grupa. O, tu też, to są te i tam idzie dołem, one szły bardzo, o tu jest duża, no. 10, 12, 10 sztuk gdzieś, o. O,
Z tych to dwa chyba są twoje, nie? Bo dwa to są te, co tutaj latały nam. Jeszcze są. Ja nam samochód zasłania, aż nie widzimy, ale tutaj, o, kiedy podejdziemy. Jeszcze trzeci. O, weszły. I dwa następne. To z 30 będzie już ponad, nie? 30 ponad już będzie. 33 była. No, to teraz jeszcze pomału się do połowy będziemy zbliżać. O, jest grupa następna, 6 sztuk gdzieś. Tak nisko dość idą, nie? Zobacz, ale jak weszły od razu. I tamte dwa jeszcze. I następna idzie. Tak, tak. 5-6 sztuk tam widzę. Bardzo nisko idą. No. Ty wiesz co, to wszystko chyba weszło już. To będzie 40, prawie 50 pewnie. O. Bardzo nisko zidą. Kiedy u Sebastiana byliśmy wczoraj o stoi na locie tym konkursowym, one widzieliśmy bardzo z wysoka schodziły, tutaj akurat nisko. No tak właśnie z lotami jest. O. I jak tam ile Tomek jest? 46. 46? Tak. No to tak, tak będzie mniej więcej. Dobra. Wiatr wieje, słyszymy, mamy kolejną grupę. Jeszcze ja jej nie widzę, ale Janusz tam widział. O, tamte idzie rzeczywiście. Trzy sztuki, tak? Trzy widzę? Czy więcej? Trzy. Też bardzo nisko też przyszło, ale widzimy, wszystko z kierunku przychodzi. Chyba się jeszcze ani jeden nie zdarzył, żeby przyszedł z tyłu tutaj, zza pleców. O. Czekamy aż wejdzie. Już jest praktycznie, zaraz będzie pewnie odbity. Te dwa nam tutaj. Tamten jeden się szykuje, też to jest bez obrączki, się szykuje do wejścia. No to jest chyba ten o niebieski. Nie, chyba to był ten cały czas tu latał z tym, tak mi się wydaje. To nie? Aha, to jeszcze inny. No. Nie, zlecę, tu się napić na samochód czasem. Tu jeden leży, ale to ten pstry taki. Ale już mamy te w każdym razie, które teraz doleciały, już są w środku. To są typowane, też jest chyba tam po 11. No zobacz. Czekamy w każdym bądź razie na następne ptaki tu. Tutaj też nie widzielibyśmy nic, czyli musimy tutaj. Co Janusz wypatrzy nam. Jest następny? Jest, o. Jest. O. A wiatr jest teraz bardzo duży, na pewno to słychać w mikrofonie. Właściwie nie słychać, dzięki przez wiatr nie słychać głosu, ale o, już tam. O, a to ten pstry ciągle. A tamten już wszedł. Kolejne stado nam się tutaj pokazało, 6 sztuk. W międzyczasie też. Ile my mamy gołębi? Około 40 sztuk tu mamy, bo się z kolegą z Kosakowa się łączy. W międzyczasie tu widzieliśmy te gołębie.
u Tomka weszły, to będzie ponad 50 kilka, Tomek, u ciebie, nie? 58-9. No, Maciek odszedł na chwilę kawy się napić, to nam powie, ale my tutaj na internecie widzimy, tylko że nam świeci słońce, kurde, w ekran jest słabo, to widać. Dobra, na razie. Czyli na razie jest dobrze. Jak tam koledzy z oddziału tutaj sygnalizowali? Znaczy też mają gołębie, no, ale ja tu mam trochę dalej, bo idzie czołowa seria na pewno. Jak tutaj już są zasady u was typowania? 38 z 15 i 5 są. Czyli tak jak normalnie. Dobrze. Patrzymy. Ten patrzyłeś, który jest tutaj pierwszy gołąb? To jest gołąb, który powtórzył? Jakiś nie konkurs taki? Nie patrzyłeś jeszcze? Czekam, a ten tutaj pstryca, patrz, niebieski pstryc cały czas tu siedzi sobie jeszcze. Czai się. Dobrze. Tutaj nad nami jeden krąży, kolejny, te dwa dolatują. Tutaj ten krąży jeden, ten siedzi na dachu. No ten chodzi, drugi też. Teraz się tamten pewnie zdecyduje. Tomek woła je. Te dwa weszły, jeden się opiera jeszcze. Ile tam jest? 50 parę? 58, czyli jeszcze zostały 24 sztuki do... 59 idzie? O tak, tak, widzimy. Ale zobacz, wszystko z kierunku, nie? Ani jeden się nie trafi gdzieś z tyłu. Teraz będzie z tyłu, ale już o kółko zdążył zrobić. O, jeszcze tutaj dwa. Wiatr tutaj uniemożliwia takie sprawne wylądowanie, znosi je, widzimy, ale jakoś sobie muszą poradzić. O. Teraz zaczęło bardzo mocno wiać, to słychać, mówię, w mikrofonie wszystko. Patrz, te weszły, a ten jeden ciągle siedzi na tym, tylko czy to Tomka jest? Nie wiem, zobaczymy. Jeszcze jeden jest? Jest. Dwa, trzy nawet. Tu trzeci jeszcze z boku jest, ale całkiem z boku. O, tu jest to. Losów, w tym przypadku właśnie z tym wiatrem. I te mamy już praktycznie wszystkie. Ten chyba u góry to nie jest twój Tomek, wiesz? Tutaj mamy 63 sztuki u kolegi Tomka w gołębniku. Już pomału będziemy tutaj kończyć naszą relację. Zadowolony kolega z lotu? Myślę, że będzie dobrze. Zobaczymy, o której macie otwarcie zegarów dzisiaj? 16. I wyniki tak kiedy macie? Jutro, pojutrze? No to różnie, we wtorek czasem. Rozumiem. Przeważnie we wtorek. Bardzo miło było mi tutaj towarzyszyć Tomkowi. Z 63 sztuki są, czyli brakuje 19 tylko. Zakładając, że wszystko się odbiło. No, bo nie? Tam tak jeden czy tam się dwa się nie wbiły właśnie. Co? Chyba dwa się nie wbiły właśnie. To jest z tych pierwszych, nie? Tak. Bo tam było 13, a tam dwa właśnie tam było nam ciężko stwierdzić. No tak się zdarza, nam też się ostatnio w Kosakowie tak zdarzyło. Jeden, mam nadzieję, że tym razem też się wszystko dobrze, tam my przerobiliśmy trochę w lot i myślę, że tu będzie. U Tomka też tutaj proponujemy takie coś zmienić, bo Tomek pokazał, co tu chodzi. Tak widzimy, tam nie zawsze się udaje, żeby gołąb pojedynczo przeszedł nad poszczególnym polem, tylko tam zdarza się, że jeden na drugim przeskoczy. Jeden przez drugiego, na przykład. No. Ale my tam takie ograniczenie w postaci takie pleksy z wycięciami zrobimy. Ja takie coś już testowałem kiedyś na takich lotach belgijskich i to się dość sprawdzało. No, trzeba jakoś coś kombinować. Także bardzo dziękujemy, życzymy powodzenia i zachęcamy też, bo mówię, byliśmy tutaj przy okazji tego, że lot filmować, ale też jeszcze mamy gołębie na sprzedaż, które Tomasz przygotował, 26 sztuk z tych najlepszych gołębi, które Tomek ma. Tomek się zawsze stara takie gołębie przygotować. No i zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w licytacji, a Tomkowi życzymy powodzenia w rywalizacji. Do zobaczenia. Dobry lot. Dobry lot.